Siema, siema. Witam was serdecznie. Ubrany na zdrapeczkę, ale jest nowa kamera. Jest, mam nadzieję, lepszy dźwięk. Testuję to wszystko dopiero. Właśnie chwilę temu wróciłem z Konina, byłem kupić kamerę GoPro Hero 7 Black. Dlaczego? Dlatego, że nie mogłem podłączyć adaptera od GoPro, no żeby działało wszystko, czyli żeby było mnie słychać dobrze, żeby było słychać tych, co rozmawiają z nimi na interkomie, no i żeby... Proszę. No i przede wszystkim, żeby ten dźwięk był fajny i czyściutki. Ale ogólnie za mną się trzyma A-klasa, A45 AMG i chyba jakaś betka w miarę świeża w M-Power. Dwa takie dość świeże sprzęty mi tu, kurczę, z tyłu coś widzę, dojeżdżają. Wracając do tej kamery, no problem był taki, że po prostu nie było słychać z interkomu, po prostu nie było słychać, jak rozmawiałem z kimś, nie było słychać odpowiedzi, nie było słychać, no po prostu tego wszystkiego dookoła dobrze. No i napisałem do Krzycha, który prowadzi właśnie kanał takiego, o, A45S, o kurde, fajny sprzęt. To musi być wyścigówka. W ogóle ostatnio w tym naszym mieście małym to, kurde, coraz więcej takich sprzęcików. Tu też jakiś konkretny ten Mieta z S-a. No ale tak, napisałem do Krzycha, który kręci motovlogi, Krzychu TV. Ogólnie bardzo dziękuję ci za to, że mi pomogłeś. Napisałem do niego na Instagramie. No jak on to nagrywa, że słychać i go, i no wszyscy tak nagrywają w sumie, no ale ja czytałem i kurczę się męczyłem i nie wiedziałem, jak to dobrze zrobić. No ale co, no napisałem do gościa. Krzychu wydaje się ogólnie być bardzo spoko, odpisał. No i powiedział mi, jak to mam zrobić, że mam kupić ten adapter właśnie od GoPro. No już ogólnie, kurde, tam jakoś kolejna ESA, ale to angol. Ale to nie są fake wydechy, bo Mercedes ostatnio słynie z robienia fake wydechów. No i miejmy nadzieję, że to wszystko będzie działać pięknie. No ale tak, Krzychu mi napisał, właśnie o tym miałem mówić. Krzychu napisał, kup tam adapter czy transmitter, czy jak to tam się nazywa, od GoPro. No ale już sam Krzychu napisał, mówi, kurde, to kosztuje tam chyba z 300 niecałe, nie? Plus tam trójnik na jacka, no to wyjdzie z 3 paki, nie? Plus kable jakieś, coś, mikrofony, to kurde, koło 400. No to wszystko zamówiłem, gitara się ma, zadowolony, wszystko przyszło, podłączam. Kur, nie działa. Mówię, no jak nie działa? No Krzysztof pisał, że działa. Gdzieś tam potem to czytałem w necie, że musi działać. No ale oczywiście co? Miałem kamerę, znaczy miałem. No chciałem podłączyć po prostu tą moją GoPro Hero 7 Silver. No okazało się, że te adaptery są wszystkie kompatybilne, czy jak to tam się wymawia, z Blackiem, nie? No to co? Cykens, pykens, kurde. I poleciałem kupić GoPro Hero 7 Black, nie? I pojechałem kupić. No i jest i GoPro Hero 7 Black. Ogólnie zadzwoniłem do... jak mi nie działał na tym Silverze, no to zadzwoniłem do... tam do Warszawy, do jakiegoś gościa, co handluje tymi GoPro, i zacząłem z nim rozmawiać. Ogólnie bardzo w porządku gościu, nie wiem co to za firma, ale no tak spoko ziomek, że nie, że tam namawiał, kupuj od razu najnowszą GoPro tam, tylko mówi,
No, że ogólnie 7 Black to jest bardzo dobra kamera i tam nawet mi ją polecał, tylko żebym znalazł używaną, albo jeszcze gdzieś tam w Media Expert są w sprzedaży nowe. No ale powiedziałem mu, że, ma, że jest taka opcja kupienia tam za około 900 czy tam za 800 parę złotych, tam prawie nóweczki dwa razy użytej, no czyli no, można powiedzieć nówki, i jeszcze z takim kijem od GoPro. No to co, to kurczę się opyla, mówi, nie? No ale no i on mi właśnie wyjaśnił, że w Silverze mi nie będzie działać, nie? On mi doradził, no i kupiłem tą siódemeczkę. Ogólnie spoko też gościu, od którego kupowałem, taki bardzo przyjazny. Pozdrawiam serdecznie, wyślę mu linka później z filmikiem, z testem kamery. No myślę, że będzie ok. Ale z tymi Mercedesami myślę teraz, a tu co to jedzie, kurde, jakiś Charger? Ja pierdzielę, ja jestem w szoku, że w tym naszym małym miasteczku teraz takie fury jeżdżą, nie? Parara. No jestem ciekaw, no z Intercomem już tam patrzyłem, coś tam się łączyłem między moim a Loli i działa, no ale zobaczę, jak to będzie, wiadomo, w trasie, w praktyce działać z chłopakami, jak tam się w kilku połączymy. Jadą jakieś wariaty. To policaje. Co to za maszyny? Sprzęgło jakieś. Jadę za nimi, kurde, a co? O, tylko oni są dobrze ubrani, a ja na zdrapeczkę. No, ale ogólnie to... Ty, gościu, gdzie plastiki zgubiłeś? No? Gdzie plastiki zgubiłeś? Kusi, kusi. Kusi zawsze, kurde. Prędkość to jest zły kusiciel. O, tu jakiś Focus ST. Kurde. Coraz lepsze auta po tym mieście jeżdżą. Naprawdę. Jeszcze niedawno, jak jakieś tam spoty wieczorem czy coś, to jakieś kurde ulepione E46 czy E3 śmiecie latały. A tu czy jakieś Audiki czy coś tego typu, czy Vectry B. No, a teraz kurde, no widziałem, a to jakieś M3, N4 ostatnio była taka fajna. Właśnie A-klasa była, tylko ta starsza. Starsza, no pamiętam koło 14-15 rok, nie ta nowa właśnie, co jechała dzisiaj, tylko ta troszeczkę jakby pokolenie do tyłu. Ogólnie ostatnio to takie fury spoko, nie, przyjeżdżają. No nawet widać, jak teraz sobie pyrkam po południu, jest mniejszy ruch, a ile tego jeździ w ogóle, nie? I tu Focus ST jechał, czy to jakiś tam ST Line, ale spoko wyglądał. No ten Mietek, potem ta S-ka, tam jakaś M-ka w cabrio właśnie leciała, później sobie na filmiku zobaczę, co to było. No tam jakiś właśnie Dodge Challenger, czy nie wiem, co to tam było, nie wiem dokładnie, nie chcę tam skłamać, no ale jakieś takie fajne sprzęty. No i coraz więcej tego jeździ, nie? W takiej mojej mieścinie. Ludzie to mają hajs. Zobaczymy, jak to będzie działać. Rundkę zrobiłem. No zobaczymy, co z tą kamerą będzie, nie? Mam nadzieję, że to wszystko działa i będzie dobrze. Będę zadowolony. A tam co? Fotel ktoś postawił na balkonie? Gucci. Normalnie o niczym nie myślę, tylko o tym, żeby jechać, zacząć montować ten film jeszcze dzisiaj, żeby zobaczyć, czy to będzie działać. Nie, normalnie tak mnie to kusi. Kusi. No dobra, to tyle. No test był, piękne słońce jeszcze świeci. Do następnego. Trzymajcie się. Elo.